troszeczkę dzisiaj pokontynuować temat namaszczenia i powołania. Uważam, że potrzebujemy jeszcze dodać kilka rzeczy do tego tematu. I uważam, że to jest ten czas, aby wziąć pewne rzeczy w swoim życiu na warsztat. W ogóle kilka ostatnich naszych uwielbień Duch Święty też nas kieruje w temacie właśnie namaszczenia, powołania, w ogóle kompleksów i tak dalej. Coś wam na początku chcę powiedzieć o sobie. Chodzę z Bogiem prawie 18 lat. I teraz z Przemkiem wyszliśmy na ulicę i chcę wam powiedzieć o moim odczuciu. Ja czułam taki luz. Siedzieliśmy za krzesełeczką. Ja nie, być może nie będę umiała tego słowami nawet opisać, ale jestem pogodzona ze sobą. Wiem, kim jestem, wiem, kim nie jestem. Kocham siebie, akceptuję siebie i nie mam wewnętrznej wojny. I jak człowiek nie prowadzi wewnętrznej wojny, to coś wam powiem, to można wtedy prawdziwie głosić Ewangelię, ale nie, jak gdyby, bo jak nie masz tej wojny, to nie próbujesz ludziom coś udowodnić, coś na siłę im wsadzić. Wiesz, wsadzę ci w gardło tego w ogóle Jezusa, wiesz o co chodzi? Jestem pogodzonym ze sobą człowiekiem, jest mi dobrze, kocham siebie, jest, w ogóle ja nie odczuwałam żadnego stresu. Wiecie w ogóle, co powiem? No co powiem? Powiem o Jezusie, w ogóle powiem, jak spotkałam Jezusa. Powiem, jak spotkałam Jezusa. Jest to temat teraz dla nas obecnie na warsztat. Na warsztat. Ja przypomnę jeszcze raz pokrótce, czym jest to namaszczenie. Na namaszczenie składa się prawda, moc i objawienie. Namaszczenie to skumulowana dawka prawdy, mocy i objawienia. Czyli człowiek namaszczony to człowiek, który zna prawidłowe jakiegoś zagadnienia, posiada umiejętność wykonania działań i widzi rzeczy, które należy zrobić. Ja w ogóle dzisiaj absolutnie nie spinam się na tym, kim jestem. Był kiedyś taki prorok, Bob Jones. Kiedy odebrał od Boga swoje powołanie, to Bóg go zabrał do nieba. I powiedział do niego jedną rzecz. A teraz wracaj. I wiecie, co mu powiedział? I kochaj. Nie skupiaj się na tym, aby być prorokiem. Nie skupiaj się na tym, aby być prorokiem. Wracaj. I kochaj. Wiesz, kim jesteś. A teraz wracaj. I kochaj. I to jest ten człowiek, o którym wam kiedyś mówiłam, że jak głosił, to się zmieniały zjawiska pogodowe. Był początek maja, pojechał na usługę, pytają go, kim jesteś. On mówi, zaraz zobaczycie, jak zacznę głosić, to spadnie śnieg. I spadł śnieg. Nie skupiaj się na tym, kim, nie skupiaj się. Jeśli odbierasz od Boga jakieś powołanie, to nie skupiaj się na tym w ogóle, nie skupiaj się na tym, że jesteś ewangelistą. Wiecie, o co chodzi? Bo wtedy, kiedy przychodzi skinka, to wtedy przychodzą dziwne rzeczy. To słowo jest kontynuacją, aby należycie się rozpoznać. Bo w ogóle odegrasz tylko to, kim jesteś. Żadnej innej roli w swoim życiu nie odegrasz. Możemy się spinać, możemy się jakoś tam nazywać. W miejscu, kiedy jest niskie poczucie własnej wartości, możemy przyzwać do swojego życia wszystkie służby. Ale prawda jest taka, że i tak odegrasz tylko to, kim jesteś. Nic innego w ogóle nie odegrasz. Musisz się rozpoznać tak, jak jesteś poznany. Już na pewno rozpoznajecie szereg iluzji nad swoim życiem. I nie budujemy dalej na iluzji. Mam też taką prośbę, że jak usługujecie duszpasterzy, jak usługujecie ludziom, nie budujcie dalej rzeczy na iluzjach. To jest nasz wróg. To jest po prostu nasz wróg. Nie budujemy na iluzji. Wiecie, że rzeczy są bardzo widoczne. Powołanie jest widoczne. Ono jest widoczne.
Ostatnio rozmawiałam z takim człowiekiem i opowiadał mi, jaki był w świecie. Ja mówię, taki byłeś w świecie. Organizowałeś panny, towar, dysko, w ogóle tutaj, co ci się stało? No, życie Jezusowi oddałem. Ja wiem, ja też. Ale co ci się stało, że taki jesteś w ogóle bezpłciowy? Nie, no życie Jezusowi oddałem, wiesz, jestem w kościele. Pan jest święty, ja jestem święty. Ja wiem, ja też jestem święta. Ale mówię, towar organizowałeś, panienki organizowałeś, człowieku, to w ogóle, to trzeba mieć w ogóle kawałek charakteru. Wiesz, o co chodzi? Taki masz być w królestwie. Zorganizuj w ogóle kasę. Zorganizuj samochód. Zorganizuj ludzi i szoruj na ewangelizację. Co ty tam wycierasz te krzesełka w kościele? Nie wycieraj krzesełek kościelnych. Wiecie, że to nie ma nic innego. Taki, jaki byłeś, taki będziesz. Taki, jaki byłeś, taki będziesz w kościele. A więc nie kontrolujemy żadnej w ogóle iluzji. Czyli nie wzbudzamy iluzyjnych w ogóle rzeczy. To jest nasz wróg. Często rzeczy ładnie wyglądają. Wiecie, powiedz mi, kim jestem. Ale ja nie wiem, to ty mi powiedz, kim jesteś. To ty mi powiedz, kim jesteś. Ja ci nie powiem, ty mi powiedz. Nowotestamentowy prorok przyjdzie i co zrobi? Potwierdzi to, co ty masz tu. On przyjdzie i potwierdzi to, co ty masz tu. Jak mi Julita kiedyś powiedziała, że ona chciała zostać stewardesą, chciała latać samolotami i chciała zostać stewardesą, a ja w ogóle wiem, kilka razy leciałam, ja wiem, jak stewardesy mówią. One wiedzą wszystko. Mówią płynnie, nie zacinają się i tak, Julita jest taka. Julita jest taka. I ona taką rolę odegra w Królestwie Bożym. Rozumiecie? Wypełniona Duchem Świętym będzie robiła tak. Ja nie muszę robić stewardesą, ale będzie latała w ogóle po świecie. Tak? No będzie latała po świecie, bo tego chciała. Przecież nie zostanie księgową. No księgową zostanie Michała? Może przy okazji też, ale przede wszystkim będzie... Ale przede wszystkim będzie latała po świecie, bo tego chciała, tego jej życzymy, o to się modlimy, rozumiecie? Nie ma nic innego. Nic innego nie ma. Ja w ogóle uważam, że są wyzwolone duchy zwodnicze, aby się nie rozpoznać. To są duchy zwodnicze, aby się nie rozpoznać. Kiedy ja na przykład przypominam jak gdyby siebie, jak gdyby ja przypominam sobie, jak ja się zachowywałam. Kiedy było na przykład wesele mojej siostry, to po weselu mojej siostry my tańczyliśmy i piliśmy 3 dni w fontannie. Śpiewaliśmy i się bawiliśmy. U mojej siostry na weselu był zespół, ale kiedy już mieliśmy wszyscy dosyć, że oni grali, to ja podeszłam, teraz gram ja. Ja nie umiałam na niczym grać, ale byłam pijana, brałam mikrofon i śpiewałam. Rozumiecie? I wszyscy znajomi się bawili. Taka byłam. A więc co ja zrobię w Królestwie Bożym? To zrobię. No to zrobię. No to zrobię, nic innego po prostu nie zrobię. Jak miałam 7 lat, zawsze w ogóle miałam starszych znajomych. Jak miałam 7 lat, to na mojej ulicy mieszkała taka fryzjerka. Nie będę mówiła jej imienia i nazwiska, dlatego że słuchają nas mi się zna siostra. Ona już dzisiaj nie żyje, ale nie chcę mówić. I ona dawała sobie wpalnik i zdradzała swojego męża. I starsi koledzy przyszli do mnie i powiedzieli tak, słuchaj, ona zdradza swojego męża i jest pijaczką. Ja mówię, co trzeba zrobić? Sędzia był we mnie, co trzeba zrobić? Wybić jej szybę w zakładzie fryzjerskim. Więc ja wzięłam kamiucha, stanęłam na chodniku, krzyknęłam do niej po imieniu i po nazwisku, wybiłam jej szybę i uciekłam. Kiedy się na nowo narodziłam i kiedy zaczęłam rozpoznawać w ogóle, kim jestem, to zobaczyłam, że ja taka się co? Urodziłam. Taka się urodziłam. I ty też jakiś się urodziłeś. Nic innego z ciebie nie wyjdzie. Ja bym w ogóle bardzo chciała, żeby te słowa zapadały w nas jak głaz. Nic innego z ciebie nie wyjdzie. Rozumiecie? Jeśli się boisz własnego cienia, to nie jesteś ewangelistą. Chyba, że musisz przejść w ogóle terapię. Bo w ogóle, żeby wyjść na ulicę, to troszkę trzeba mieć dystansu do siebie. Ale jeśli latami już w ogóle jesteś długo w ogóle w kościele i dalej nie widzisz tych rzeczy, to nie rób z siebie ewangelisty. Może po prostu jesteś zwykłym wierzącym o takim namaszczeniu, a tym, którzy uwierzyli w imię moje, takie znaki towarzyszyć będą. Ale ewangelistą, tak, żeby być, potrzeba troszeczkę więcej w sobie mieć rzeczy.
A więc przeciwstaw się wszelkim zwodniczym duchom, które są wyswobodzone do twojego życia, aby się prawidłowo nie rozpoznać. Wałkujemy ten temat w ogóle, bo to jest bardzo ważny temat. Wiecie, on tak naprawdę daje wolność. Kiedy będziesz pogodzony sam ze sobą, kiedy będziesz naprawdę rozpoznany, to nie będzie ci trudno. Wiecie, gdzie jest trudno? Trudno jest na świecie. Ale kiedy ludzie mówią, że w kościele jest trudno służyć, to ja mówię, to znaczy, że jesteś nierozpoznany. Jeśli jest ci trudno służyć w kościele, to znaczy, że jesteś nierozpoznany. To znaczy, że robisz coś, co nie jest twoje. Ja nie mówię o opresji, którą się przechodzi w związku z tym, że się idzie na ulicę. Wiecie, o co chodzi? Nie o tym mówię. Ale nie chcę mi się tego robić, ciężko mi jest wstać, nie mogę czasu sobie zorganizować. W ogóle wiesz, nie chcę tego robić, to nie rób tego. To po prostu tego nie rób. Co robią duchy zwodnicze? Kiedy człowiek rozpoznaje swoje powołanie, natychmiast otwierają się tak zwane poboczne drzwi. Przychodzą takie windy. Tu jest zielone światło, tu jest zielone światło i tu jest zielone światło. Wow, wchodzę w to. I to są często błędy. Rozumiecie? Tam często się pojawiają sugestie innych ludzi. Wiesz, wydaje mi się, że masz krzywy nos, to raczej jesteś czarownicą, raczej jesteś powołana do tego, żeby czarownicą głosić. No, niekoniecznie. Trzymaj się tego, jak się rozpoznajesz. Cały czas przeciwstawiaj się duchom zwodniczym i zamykaj w ogóle te drzwi, które się w ogóle pojawiają. Te zielone takie światełka, takie tak zwane szybkie windy. Szybka winda się w ogóle pojawiła i gdzieś tam sobie wskoczę. Nie wskakuj. Nie trać z oczu swojego powołania i tego, kim jesteś. Bo się wchodzi w tak zwane karne bieganie. Kiedy korzystasz z tych otwartych drzwi, które nie są dla ciebie, to wchodzimy w karne bieganie. Biega się i biega się i biega się i biega się. I jedno okrążenie, drugie okrążenie, trzecie okrążenie. Wiesz? A Bóg do ciebie cały czas mówi. Jesteś tym. Jesteś tym. Czemu wlazłeś w tamte drzwi? Panie, bo ja tak odebrałem, że to jest proroczo zielone światło. Na zielonym świetle się idzie, na czerwonym się stoi. Więc jak się otworzyły drzwi i jest zielone światełko, to ja wchodzę w te drzwi. Ale tam w tych drzwiach nie ma nic dla ciebie. Bo jeśli ty się rozpoznajesz, tak? To ty wiesz tak naprawdę, co tobie jest potrzebne. Kształtowanie duchowej służby strategicznie w ogóle się nie odbywa w ogóle inaczej, niż na przykład kształtowanie w duchowym, tak jak się człowiek kształtuje w zawodzie. I o tym ostatnio mówił Michał. Kiedy Michał się wziął za biznes, tak, to musiał stworzyć produkt. I tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Kiedy ty rozpoznajesz w ogóle siebie, tak, to idziesz krok po kroku w temacie swojego powołania, aż będziesz gotowym produktem. I kiedy jest taki gotowy produkt, tak, to można o sobie coś powiedzieć. Kiedy jest taki gotowy produkt, to można o sobie coś powiedzieć. Kasia jest nauczycielem języka niemieckiego. Takie przykłady chcę tam dawać. Ostatnio sobie z nią o tym rozmawiałem. Nie wie, Kasiu, czy kiedy jedziesz na lekcję języka niemieckiego, na przykład do swoich uczniów. Czy zdarza ci się, kochana, że wskakujesz na jakiś bazar, rozkładasz kramik, a skrępuje 5 ciast? Nie. Dlaczego? No po co takie karne bieganie? Jakieś światełko się na przykład zapaliło. Zarobię 50 zł. Rozstawię w ogóle na bazarze jakiś kramik, sprzedam 5 ciast. Czy to by było złe? Zarobiłaby 50 zł, tak? Ale nie wykonałaby konkretnego zadania. Jest nauczycielem języka niemieckiego. Powinna robić, jak jedzie na przykład na jakieś zajęcia, to powinna robić tylko i wyłącznie to. Choć pomysłów może być wiele. Musisz być głuchy na pomysły innych ludzi do twojego życia. I nie mówię tutaj o tym, że ty idziesz do jakiegoś lidera, duszpasterza i tak dalej i on ci się pomaga odczytać. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ale kiedy już wiesz, kim jesteś, kiedy zostało ci pokazane, kiedy ktoś ci na przykład pomógł, wskazał ci drogę, tak? To eliminuj duchy zwodnicze i zamykaj przez swoją decyzję wszystkie w ogóle tak zwane pomocowe drzwi, te szybkie windy, które się otwierają. Wejdź tam, posiedź 3 lata,
Wiecie, o co chodzi? Ktoś, powiedzmy, jest ewangelistą, ale spodobała mu się perspektywa prorocza. Drzwi otwarte. Jestem osobą proroczą. Wpadam w te drzwi. Idę na te warsztaty. Łeb pełen. Tak. Wiecie, o co chodzi? I taka osoba potem zasiada z ludźmi proroczymi i zaczyna co robić? Pieprzyć głupotę. Nie jesteś osobą proroczą. Nie jesteś prorokiem. Odczytałeś się jako ewangelista. Wypadł stamtąd, bo będziesz gadać głupoty i będziesz dawać fałszywy kierunek. Rozumiecie? Nie można być wszystkim. Nie można być wszystkim. Nie korzystaj z takich pomocowych w ogóle drzwi. Kolejną rzeczą to jest to, że zobaczcie, jak jest. Jak byliście też we własnych domach. Miałeś jakieś marzenia. Skończyłeś szkołę podstawową, skończyłeś liceum i potem zrobiłeś coś, co chcieli twoi rodzice. Mieliście to? Nie zrobiłeś tego, co chciałeś ty, tylko zrobiłeś to, co chcieli co? Twoi rodzice. Poszedłeś w jakimś kierunku, a tak naprawdę nie chciałeś tam pójść. I często tak się dzieje w kościele. Kiedy nie masz własnego zdania, to ci przyjdą i ci powiedzą: widzę cię jako tą osobę. No już, nie mam pomysłu na siebie, to będę kimkolwiek mi powiedzie. Musisz być wolny od oczekiwań innych ludzi, jeśli chodzi w ogóle o twoje życie. Musisz być wolny od oczekiwań. Jak my z Arturem rozpoczynaliśmy służbę, to taki pewien człowiek powiedział do nas, że powinniśmy chodzić po więzieniach. Tylko po więzieniach. Że tylko powinniśmy chodzić po więzieniach. Dlaczego? Dlatego, że Artur siedział w więzieniu. A ja na niego czekałam tyle lat. Mam doświadczenie, co to znaczy czekać. Wiecie, o co chodzi? Mogę jakiś taki ból z kimś podzielić. Mogę się fajnym świadectwem w ogóle podzielić. Co to było? Sugestia. To była sugestia jakiegoś człowieka. Wiecie, tego jest masa w kościele. Tego jest masa w kościele. Tak zwanych dobrych, pobożnych życzeń. Dobrych, pobożnych proroctw. Wiecie, o co chodzi? Myślę, że powinieneś być tym. Myślę, że powinnaś robić to. Nie. Ty musisz się rozpoznać. To ty musisz się rozpoznać. A nowotestamentowy prorok, on tylko i wyłącznie potwierdzi to, co jest w twoim duchu. Najszczęśliwszy będziesz, będąc sobą. Najszczęśliwszy będziesz, będąc sobą. I teraz tak. Kiedy się przychodzi do kościoła, to nie ma się własnego zdania. Nikt nie ma własnego zdania, wiecie. W ogóle zaczyna się mówić jak grupa. Jesteś dzieckiem. Zaczynasz w ogóle mówić. I w ogóle nie dziw też się temu, że w ogóle nie masz własnego zdania, że mówisz w ogóle jak grupa. Wszyscy kraczą i ty kraczesz. To jest normalne. Jesteś w ogóle na takim etapie. Ale kiedy wzrosłeś sobie, to pilnuj tego własnego zdania. Miej własne zdanie. Nie podążaj w ślepo, że ktoś coś ci tam powiedział. Masz to robić. Nie. Ty musisz wiedzieć, co chcesz robić. Ty musisz wiedzieć, co chcesz robić. Tylko tam będziesz szczęśliwym człowiekiem. Odgrywanie starych ról. Wiecie, powiedzmy, w domu byłeś, opiekowałeś się swoimi rodzicami i teraz stajesz się opiekunem dla wszystkich w kościele. Ja nie mówię, że często tak nie jest, że ktoś się nie staje dobrym w ogóle już pasterzem i tak dalej, tak? Ale generalnie w ogóle tego rodzaju rzeczy należy w swoim życiu namierzać. Przykładaj do swojego życia Boże mierniki, Boże prawdy. Boże prawdy. Ja przez lata byłam po prostu pomocą. Czyli byłam wierna w małym. Byłam wierna w małym. Zanim zobaczyłam specjalizację nad swoim życiem, to byłam wierna w małym. Jaka w tym byłam? Szczęśliwa. Naprawdę. Ja się w ogóle nie biłam z tym, co ja robię. W ogóle się z tym nie biłam. Będąc wierną w małym,
zawsze się gdzieś w dobrym miejscu znalazłam. Widzicie, o co chodzi? W telewizji się znalazłam. Byłam na ulicy, ktoś mi zrobił zdjęcia. Znaleźliśmy się w kasecie, będąc wierną w małym. Byłam w ogóle pogodzona ze sobą, bo się w ogóle cieszyłam, że poznałam Jezusa. Badałam sobie sprawę Jezusa, badałam sobie sprawę pewnych prawd. Rozumiecie? Absolutnie nie myślałam w ogóle o tym, że będę robiła takie rzeczy, które na przykład robię dzisiaj. Nie byłam gotowa na nie. Gdybym się za nie wzięła, co bym robiła? Paskudziłabym rzeczy. Czy mieli ludzie pomysły co do mnie? Tak. Tak. Jak jeździliśmy na przykład na usługi, to zawsze wszyscy chcieli, abym brała mikrofon i żebym coś mówiła. A ja naprawdę nie chciałam. Ja mówiłam, ale ja nie chcę. No ale powiedz. No nie mów, że nie masz nic do powiedzenia. Dajemy ci 30 minut, ponauczaj. Ja wiem, ale ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja nigdy nie chciałam być w coś wkręcona. Ja w starym życiu zostałam wkręcona, bo pozwoliłam sobie na to. Rozumiecie? Żeby mnie wkręcili w bycie udziałowcem zorganizowanej grupy przestępczej. Ja w ogóle nie byłem w żadnej grupie przestępczej. Ja byłam ofiarą tego wszystkiego. Ja się nie nadawałam, żeby kierować grupą przestępczą. Ja sama sobą nie umiałam kierować, a tym bardziej nie nadawałam się, żeby kierować takimi bandziorami. Wiecie, o co chodzi? Ja tylko do nich, wiecie co, ja byłam prorokiem, ja do nich przychodziłam, pokazywałam im takie palce i mówię, wronki was czekają. Wronki to był taki zakład karny, ja mówię, wron nie będziecie oglądać. Wronki to jest zakład karny o zaostrzonym rygorze. Wiecie co, a ja się nie nadawałam w ogóle do kierowania takich ludźmi. I raz to było tak, że w ogóle Artur wie stąd. Mniej będziesz wiedziała, mniej będziesz przesłuchiwana. Bo faktycznie, po tym jak była przesłuchiwana i powiedziałam, że nic nie wiem o żadnych z tym, o słupach, ale mnie jakich, telegraficznych? Proszę panią, jeszcze raz tak pani odpowie, Olszynka Grochowska mówi 3 miesiące. A wiecie, że ja mówiłam prawdę? Ja mówiłam prawdę, bo ja nic nie wiedziałam. Ja nie miałam pojęcia wielokrotnie w ogóle, czym tak naprawdę w ogóle zajmował się Artur. I będąc wierną, w ogóle w prostych rzeczach, na początku pomocowych, tak, krok po krok, miesiąc po miesiącu, rok po roku, zaczęłam jak gdyby być przygotowywana do tego, tak, co robię na przykład dzisiaj. I dzisiaj ja się nie spinam. Jestem ze sobą pogodzona, pokochałam to, co robię. Wiecie, o co chodzi? Jestem wyluzowana, nie spinam się, mogę być elastyczna, mogę się rozebrać, mogę się ubrać, mogę coś powiedzieć, mam swoje zdanie, nie wstydzę się, nie boję się. Wiecie, o co chodzi? Nie dałam się w nic po prostu wkręcić. Kiedyś też pomodliłam się taką modlitwą, aby nigdy nie być w ogóle częścią zamieszania religijnego. Ja w ogóle bardzo zdaję sobie z tego sprawę, że zajmowanie pewnych miejsc jest mega odpowiedzialne. Wiecie, o co chodzi? Pchanie się gdzieś w ogóle na jakieś tam stanowisko, jeśli się nie ma pewnych predyspozycji. Stanie, jakby pchanie się, aby być w ogóle przywódcą, jeśli się nie przewodzi, jeśli się jest na przykład tchórzliwym człowiekiem, wiecie, jaka to jest odpowiedzialność? W ogóle będziesz odpowiadał za to, jak prowadzisz ludzi. Będziesz odpowiadał. Robiliśmy teraz taki program między teorią a praktyką i Basia zadawała nam różne pytania. Na przykład, czemu w różnych kościołach śpiewa się Duchu Święty przyjdź, napełnij nas, my takie tutaj biedne robaczki, a Ty jesteś mocny i tak dalej. Wiecie, że się w ogóle temu nie dziwię? Bo tak ludzie nauczają. Bo tak ludzie nauczają. Bo tak nauczają nauczyciele. Kto tak naucza? Ludzie, którzy być może nigdy nie powinni stać się nauczycielami. Rozumiecie? Dzisiaj jest taka moda, ewangeliści prowadzą w ogóle kościoły. Wiecie, o co chodzi? To jest w ogóle dramat, to są dramaty. To są dramaty złego odczytania się. Wiecie, o co chodzi? To jest dramat złego odczytania się. Przychodzą duchy zwodnicze. Ktoś się rodzi na nowo, jego narodzenie na nowo jest bardzo spektakularne. I od razu wiesz, załóż kościół. Ale i teraz taki człowiek w ogóle się nie ogląda, czy w ogóle ma takie predyspozycje. Wiecie, o co chodzi? Zakłada kościół i jest dramat. Że nowe narodzenie spektakularne, że świadectwo fajne, coś nowego, przyjdą ludzie? Przyjdą ludzie.
Przyjdą ludzie, będą ludzie słuchać, wiecie o co chodzi? I potem powstaje w ogóle taka hybryda, tak? Ludzi, którzy się bujają w ogóle w swoich emocjach, nie są w stanie płacić ceny. Wielokrotnie tam jest masa ludzi, którzy w ogóle Jezusa nie poznali. Wiecie? A więc rozpoznawaj takie w ogóle duchy zwodnicze i nic nie buduj na iluzji w ogóle w swoim życiu. Ja w ogóle uważam, że jesteśmy już tutaj jakiś czas. Już przez jakiś czas słuchacie nauczam. Zbudowaliście coś w swoim życiu. Nie jest trudno już coś o sobie powiedzieć. Wiecie, o co chodzi? Jeśli nie masz jakiejś zwrotki, mówisz, że jesteś na przykład, no jesteś apostołem, ale przez 5 lat nie zrobiłeś nic w tym kierunku, to należy zadać sobie pytanie, czy na pewno nim jestem? Czy na pewno nim jestem? Chcę być w uwielbieniu. Ja mówię, no to, ale co tu chcesz robić? Chcę grać. Ja mówię, ale uczysz się? Nie. No to, nie wiem, idź do pracy, będziesz pracował, zacznij sobie odkładać stówkę z każdej w ogóle wypłaty do koperty, pyk, 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 pyk. Kup sobie gitarę, czy tam, nie wiem, jakąś mandolinę. Potem się zapisz w ogóle na lekcję. Zacznij realizować krok po kroku. Bo wiecie, że można w takiej iluzji być. O, jestem ty. A potem się wraca do domu, się zapomniało o tym, co się powiedziało. Tego jest masa. Widzicie to? Tego jest masa. Masa modlitw, masa uwolnionej mocy, masa uwolnionego w ogóle słowa proroczego w ogóle. Już teraz, bacha, a jutro przełom, w ogóle ulica, ludzie nawróceni, w ogóle znaki, cuda, ogień, żar, dym w ogóle. Wiesz, o co chodzi? Na ulicę nie poszedł. Jezu kochany. Wiesz, dlaczego się nic nie wydarzyło? Bo nie poszedłeś. Bo nie poszedłeś. Nie wiesz, nie wszedła opresja. Ja wie, wiesz, jaką miałeś opresję? Z wyra ci się nie chciało podnieść. To jest ta opresja. Nie chciało ci się podnieść z wyra. Wiele rzeczy się nie dzieje, bo się nic nie robi w tym kierunku. Nic się nie robi. Jest tak zwane tylko karne bieganie. Ludzie biegają wokół tej samej góry. I czas to przerwać. Czas przerwać iluzję. Czas otworzyć swoje oko. Wyjąć ropę. Już takie pierwsze oczarowanie przeszło. Wiecie, już jesteśmy tutaj tyle czasu, że już takie, to już te emocje w ogóle powinny się zacząć klarować. Już wiesz, nie jestem tym, nie jestem tym. Kurczę, no w ogóle lubię szyć i lubię Ewangelię głosić. To idź, szyj i głoś Ewangelię. Rozpoznałem się, że nie jestem apostołem. Bardzo dobrze. Mniej będziemy się musieli modlić w stawienniczu. Wiesz, o co chodzi? Mniej się będziemy musieli modlić. Nie bójcie się tych rzeczy. Dlatego, że tylko i wyłącznie w swoim powołaniu jesteś szczęśliwy. Tylko i wyłącznie w swoim powołaniu jesteś szczęśliwy. Chciałbym teraz powiedzieć o największym wrogu powołania. Największym wrogiem powołania jest strach. Strach. Największym wrogiem powołania jest strach. Ludzie są związani strachem i boją się przyznać, że się boją. Wiecie, jak to jest? Największy wróg powołania to strach. I strach się przyznać, że się boję. Jezus, twa siła diabła do ziemi przygina. Ja w ogóle wiem, dlaczego dzisiaj taka jestem. Miałam pradziadka Karola, który w Warszawie przed wojną miał na ulicy, na rogu ulicy Złotej i Miodowej kamienicę. Był goli brodą i hulaką. Śpiewał, tańczył, lubił kobiety i hazard. Potem wyjechał i ślad po nim zaginął. Potem taki był mój dziadek. Mój tata taki nie był, bo się bał. A ja w sobie rozpoznaję pewne rzeczy. Rozwijam się i rozkręcam się. Strach jest twoim i moim wrogiem.
jeśli chodzi o wejście w powołanie. To z uwagi na strach nic nie robisz. To z uwagi na strach nic nie robisz. I nie sięgasz po Boży sukces. Boży sukces jest przyporządkowany temu, że wejdziesz w swoje powołanie. Tam jest Boży sukces, że wejdziesz w swoje powołanie. Będziesz dobrze się czuł ty, powiem więcej, i będą się dobrze czuć ludzie, którzy są wokół ciebie. Nie będziesz spędzał snu z powiek wstawiennikom. My nie chcemy, żeby wstawiennicy ciągle stali tak, z takimi oczami, rozumiecie, potem byli przemęczeni i w konsekwencji tego widzieli co? Głupoty. Dlatego to jest dla nas temat. Wejścia w swoje powołanie. A jeszcze jak są wstawienniczki i są zestresowane, to co jest potem? W ciąży zaś nie mogą, cholera jasna. Bo prolaktyna urosła do niebotycznych w ogóle wymiarów, tak? Mąż się zabiera, robi to co trzeba, ciąży nie ma. Czemu? Bo wstawienniczka jest zestresowana. Dlaczego? Bo w kościele masa ludzi, którzy 70 proroków. Jezu, 70 kierunków. Gdzie idziemy? W prawo, w lewo. Ziemię kopiemy, dół wykopiemy, w, nie wiem, w ścianie coś tam zrobimy. Wiecie o co chodzi? Diabeł chce nas tak porozmieniać. On tak chce rozmienić Kościół z uwagi na strach. Nie, no przecież ja muszę być apostołem. Ja może wiecie, dlaczego tak uważasz? Dlaczego uważasz, że musisz być apostołem? Jak mi się to podoba, co powiedział Rafał. Kurczę, w ogóle Boże, złam mi kręgosłup. Kto się tak modli dzisiaj? Kto się tak dzisiaj modli? Boże, złam mi kręgosłup. Słyszeliście, co powiedział w zeszłym tygodniu? Ja sama dzisiaj do niego podchodzę, i ty będziesz na tym basie w końcu jeszcze grał. Bo możemy tutaj mieć w ogóle dwa dobre basy. Bo się teraz wziął, odczytuje się. Odczytuje się. Jestem apostołem. No dobrze. Ale... dobra. Powiedzmy, że apostolstwo działa w dwóch kierunkach. Budowanie fundamentów i latanie na dziewicze tereny. Pokaż te dwie rzeczy. Pokaż te dwie rzeczy. Zbudowałeś fundament, tak, lub zdobyłeś legionowo. Czuł się czepiasz? Nie, no, nie czepiam się, no w ogóle, no wiesz, no pokaż. No w ogóle pokaż, dawaj zwrotkę. Dawaj, pokaż. Nie mam. Czemu? Bo nic nie robisz 5 lat. Bo nic nie robisz 5 lat. Powołanie jest imienne. 3 Mojżeszowa 25:30. I rzekł Mojżesz, przepraszam, i rzekł Mojżesz do synów izraelskich, oto Pan powołał imienie Bezalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy. Nigdy tego nie mogłam czytać w ogóle. Bezalela, syna Judy, Hury, Mury, w ogóle ja mówię, Jezu kochany, o co tam chodzi w ogóle? Jeszcze raz. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich, oto Pan powołał imienie Bezalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy. Boże powołanie jest powołaniem imiennym, osobowym. Osobowym. Powiedział do ciebie po imieniu. Tam w wieczności patrzyłeś jemu w twarz, patrzyłeś w jego oczy, złożył w ciebie konkretny potencjał i musisz go rozpoznać. Powiem więcej, zgodzić się z nim. W ogóle można się z tym szarpać i można się z tym bić, ponieważ też mamy tego rodzaju przykłady. Brat Kenneth Hagin przez 12 lat był czym? Był pastorem, choć pierwotnym jego powołaniem było być proroczym nauczycielem. Tak? No wszystko mogą wierzący ludzie. Wiesz o co chodzi? Możesz założyć firmę i nigdy jej nie prowadzić. Ola napisała, Ola Kamińska napisała jakiś czas temu fajny tekst, że zapisała się na siłownię, nie widzi żadnych efektów, postanawia ją osobiście co? Odwiedzić. Dobre, w ogóle mówię, fajne, fajne. Zapisała się na siłownię, nie widzi efektów, postanawia ją osobiście odwiedzić. Boże jedyny, jaka praktyka. Zapisała się, no nie widzi efektów, nie może być efektów, tak? Jeśli nie praktykujemy, tak, jeśli nie przeciwstawiamy się strachowi, nie możemy widzieć czego? Efektów. A więc Boże powołanie jest powołaniem imiennym, osobowym. Osobowym. Przecież w ogóle Rafał, w ogóle kaznodzieja ulicy, zobaczcie, ogień z gardła mu wychodzi. Ogień z gardła mówi, w Kolumbii był. Tak?
handlował towarem, czymś tam jeszcze. Wiecie, o co chodzi? Kolumbijski bandyta. No co on tu odegra? No odegra rolę nauczyciela? No nie odegra roli nauczyciela. Chyba nawet, powiem szczerze, nie chcielibyśmy, żeby Rafał wyszedł i nas nauczał. Wiecie, o co chodzi? Nie daj, Panie Boże. W ogóle, Boże, dziękujemy Tobie, że Rafał się co zrobił, odpowiednio odczytał. Do jego w ogóle predyspozycji Bóg dał mu świetną Kasię. Wiecie, o co chodzi? Kasia na początku była taka... Wiecie, o co chodzi? A tu się okazuje niezła cholera. Bo co robi? Odczytuje się. Odczytuje się, odkorkowywuje się. Bierze swoje przełomy. Powołanie Boże jest imienne, osobowe. Imienne, osobowe. A więc przez nałożenie rąk absolutnie nie możesz otrzymać czyjegoś powołania. Ja w ogóle, ja jak sobie przeczytałam tam gdzieś ostatnio w takim ruchu, coś tam czytałam, jakimś ruchu proroczym, i tam w ogóle było, że ileś lat temu jakiś ruch proroczy, jakiś tam odgrzebali ten grób, chyba Jesworda chyba w ogóle, ręce kładli na ten grób, żeby wdychali te namaszczenie, namaszczenie, żeby na nich spadło. Nic nie spadło. Nic nie spadło. Co tam spadło? Jakie namaszczenie? To jest taka głupota. Wiecie, o co chodzi? Powiem tak. My możemy różnych rzeczy próbować, ale jeśli nic z tego nie wychodzi, to się musimy od tego odwracać. Bo w ogóle też wielokrotnie w ogóle się idzie w kościele metodą prób i błędów. Ale jeśli nie działa, to się od tego odwracamy. Jeśli nie zstąpiło na ciebie namaszczenie Samrala, Wigglesworda w ogóle i tak dalej, to się odwróć od tego, odgrzeb swoje. Rozumiesz, może masz namaszczenie kucharza. Przez nałożenie rąk można udzielić namaszczenia. Wiesz, o co chodzi? Ja mogę ci czegoś udzielić. Ale ja nie wiem, czy jak gdyby położę na ciebie ręce, się staniesz prorokiem. Nie mam pojęcia. Jeśli jesteś, tak, to będziesz. Bez nałożenia moich rąk. Jeśli jesteś, to będziesz. Bez nałożenia moich rąk. Słowo Boże mówi, że dary i powołania są jakie? Nieodwołalne. Dary i powołania są nieodwołalne. Ja na przykład absolutnie nie chodzę w żadnym darze uzdrawiania, bo coś wam w ogóle chcę powiedzieć. Dar działa zawsze. Dar działa zawsze. Raz zadziałał przez moje życie dar, kiedy modliłam się o moją mamę, kiedy leżała i umierała w szpitalu. Towarzyszyły mi wszystkie wtedy emocje. Pomodliłam się wszystkimi modlitwami, jakie umiałam. To nie była ani modlitwa autorytetu, ani modlitwa mądra, ani modlitwa mocna. To była modlitwa tak zwana emocjonalna. Ja nawet siostrze tam kazałam klękać. Mówię, ty jesteś przeszkodą na pewno, żeby mama była uzdrowiona. Klękaj, Judy, wybaczaj matce. Mówię, bo jej nie wybaczyłaś. Mówię, teraz mówię, wybaczaj, tutaj musisz to zrobić. Zagilałam się, zapłakałam w ogóle na matkę, ręce kładłam. Mówię, nie możesz odejść, bo ja nie jestem pewna twojego zbawienia. Tu związuję śmierć, wszystkie demony, wszystko nad nią związałam. Za tymi zasłonami tylko było... Ja mówię, Boże, jakieś piekło. Mama miała umrzeć, ale wieczorem dostałam telefon, że wróciły do niej funkcje życiowe i że biorą ją na oddział. A kiedy przyjechałam do niej, to umierała. Miała marskość wątroby, ponieważ piła alkohol, miała naruszoną trzustkę śledzione, a kiedy ją po 3 tygodniach odbieraliśmy ze szpitala, była całkowicie uzdrowiona. Jak potem pojechaliśmy, żeby zdjąć gumki przełyku, to nawet nie było gumki na przełyku, ponieważ miała żylaki przełyku, nie było gumek. Raz zadziałał przeze mnie dar uzdrawiania. Wtedy też pamiętam słowo, jakie Bóg do mnie powiedział, tak, masz się modlić o ludzi, tak ma ci zależeć. Ja dzisiaj to w ogóle rozumiem, co to znaczy w ogóle być pogodzoną samą ze sobą, kochać siebie i kochać drugiego człowieka. Wtedy, kiedy jesteś pogodzony sam ze sobą, kiedy kochasz siebie, możesz kochać drugiego człowieka, ponieważ będziesz chciał dać jemu to, co najcenniejsze, a nie będziesz miał w środku wojny, nie będziesz wojny robił na ulicach. No wiecie, o co chodzi? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dary i powołania są jakie? Nieodwołalne. Oral Roberts, ten, który uzdrawiał chorych, był sam chory i wylądował na łóżku w jakimś szpitalu, wykrwawiał się. Bali się, że umrze, że nie uda mu się, że nie uda się lekarzom jego uratować. I kiedy dali mu znieczulenie, żeby go zoperować, podniósł swoją rękę i wygłosił tam kazanie. Znieczulenie.
znieczulony i powiedział tak, w tym ręku jest uzdrowienie dla nas wszystkich. I położył swoją rękę na głowę lekarza i tam związało mu się wiązadło w nodze natychmiast. Ale on sam nie został uzdrowiony, został zoperowany. Dary i powołania są nieodwołalne, nawet bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Możesz się dzisiaj upić, jutro wstać, przeprosić Boga, możesz się zachować jak ostatnia szmata. Przeprosisz Boga, obmyjesz się w krwi Jezusa, następnego dnia wstaniesz i jeśli chodzisz w darach, one działają! A dzisiaj Kościół nie uzdrawia chorych. Wiecie, o co chodzi? I śmiemy do każdej sytuacji powiedzieć, nie miał wiary. A czy ty miałeś dar? Czemu w taki sposób? Nie pomyśleć. On nie miał wiary, a ty masz dar? Może pomóc się, żeby w darach chodzić. Może przyjmij przez wiarę dary uzdrawiania. Teoria nie zbawia. Dowiedzenie o sobie, że się kimś jest, bez namacalnego produktu nie działa. To po prostu nie działa. To po prostu nie działa. Zobaczcie, chory człowiek leży i się wykrwawia, znieczulony, głosi kazanie i natychmiast pod jego ręką dzieją się co? Znaki i cuda, bo dary i powołania są nieodwołalne. To, do czego zostałeś powołany, jest do końca nad twoim życiem. Tego nikt nie może odwołać. Ty po prostu możesz w to nie wejść. Przez system strachu i przez kulturę strachu, którą zbudujesz w swoim życiu, możesz po prostu nie odczytać swojego powołania, a nawet jak odczytasz, to z uwagi na strach możesz go nigdy nie zrealizować. Możesz go nigdy nie zrealizować. Często nie chcemy też być tym i kim, co widzimy. Bo niskie poczucie własnej wartości, kompleksy, bo niskie poczucie własnej wartości pokazuje ci jakiś splendor, jakąś scenę. Wiecie, coś wam powiem. Robimy to, co robimy. I często ludzie tylko widzą to, co robimy. Widzą zdjęcie, jakieś fajne zdjęcie, ktoś tam dziękuje, dziękujemy za wasze w ogóle położone życie i tak dalej, ale niesiemy opresję. Ale niesiemy opresję. To nie jest takie, że my nie przeżywamy różnego rodzaju opresji. Dzisiaj mamy masę ludzi, która się o nas modli, żeby nam było lżej, wiecie o co chodzi, żebyśmy dobrze czasem zarządzali i tak dalej. W ogóle służba to jest odpowiedzialność. Służba to jest odpowiedzialność. To nie jest zabawa. Raz jestem, a raz mnie nie ma, jak w ruskim cyrku. Jutro mnie nie ma. Ktoś się podejmuje służby. Ja wie, na pewno chcesz? Tak, dobrze. Wiesz, ale nie mogę wtedy być. Ja mogę. Kurczę. Ja nie opuściłam w ogóle żadnej niedzieli w kościele. Rozumiecie to? Dzisiaj ludzie się bawią. Dzisiaj jest zabawa. Będzie zabawa. Będzie się działo. Tarararararara. Rozumiecie to teraz? Diabeł, o diabeł, taki idź na uwielbienie, pobrykasz sobie, wiesz, tu raz uklękniesz, tam tu potem zjesz coś, kawę machniesz. Wiesz, o co chodzi? To nie jest w ogóle, to nie jest prawdziwe życie. To nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie to jest rozpoznanie swojego powołania. Tam się w ogóle, zobaczysz, jak to pokochasz. Zobaczysz też w ogóle, jak rozpoznasz swoje powołanie, zgodzisz się z tym, co Bóg w ciebie włożył, a ty znacie to, bo wy to znacie. Władim jest sobą. Fajnie wyszedł w ogóle, powiedział węże, coś tam, nie? Wiecie, o co chodzi? Jest sobą. Nie spina się. Po prostu się nie spina, jest sobą. Jest krótko i na dekel nie siadł mu jeszcze różne rzeczy, wiecie, o co chodzi? Nie przyjął tak zwanej teoretycznej wiedzy i nic z nią nie robił. Przyjmowanie wiedzy i nierobienie z tą wiedzą nic, to są ciężary. To są ciężary. Potem trzeba się odgruzować. Często za daleko się poleciało, trzeba do początku. Do początku w ogóle wróć. Wróć w ogóle do początku. Powołał cię Bóg imiennie.
Rozmawiajcie też w ogóle w taki sposób ze sobą. Nie chce mi się żyć. Wszystko mi się mam już dosyć. To umrzyj i idź do Pana. Nie zabieraj powietrza. To brzydko brzmi, ale chcemy, kiedy chcemy być ruchem przebudzeniowym i być wolnymi, rozumiecie, o co chodzi? Od głupot, to w ogóle w taki sposób ze sobą rozmawiajmy. Wigglesworth nie wpuszczał do siebie ludzi ze świecką gazetą. Taki miał stosunek do wiary. On nie był wstawiennikiem, więc jemu nie były potrzebne co? Informacje. Był apostołem wiary i do niego nikt nie mógł wejść z gazetą, żeby jemu opowiedzieć, co tam tak naprawdę w tej gazecie jest powiedziane. Dlaczego? Bo dla niego, to od Marty usłyszałam teraz na spotkaniu duszpasterskim, dlatego, że on bardziej chciał, aby przemawiała do niego Biblia niż informacje z gazety. On chciał, aby Biblia dla niego była bardziej wiarygodna niż informacje z gazety. On chciał, aby bardziej dla niego było wiarygodne to, co jest w jego duchu, niż jakieś głupie informacje z gazety. On dbał o siebie. Wiedział, kim jest. Wiedział, kim nie jest, bał o swój umysł. Wiecie, o co chodzi? A dzisiaj się ludzie bawią. Czy jest tak łatwo nazwać się w ogóle? Wiecie, bo się tylko w ogóle wielokrotnie trzeba to wyszydzić. Wyszydzić to trzeba. Człowiek może wszystko zepsuć. Możesz zbudować swoje powołanie, być może nawet swoją służbę, ale również możesz to zepsuć. Możesz to zepsuć. Powiem wam teraz o takim pewnym proroku. Śledzę sobie różnych ludzi, interesują mnie ich osobowości, patrzę, co robili, patrzę, w jakich okresach czasu, na co wpłynęli i przyglądam się w ogóle im. Nie powiem im jego imienia i nazwiska, ponieważ nie jest dzisiaj w dobrym miejscu. Znał swoje powołanie i miał mandat od Boga. I wiedział od samego początku, że Bóg stawia go wśród bardzo wpływowych ludzi. Wśród polityków i ludzi rządzących. I on tak sobie wzrastał. Pewien nauczyciel o kierunku apostolskim ukształtował w nim charakter. O, fajny w ogóle był człowiek. Ale stanął w miejscu. Był bardzo świętym prorokiem. Takim, wiecie, tylko się poruszał wedle takich zasad bożych, w ogóle, wiecie, jak koń, w ogóle, wiecie, nie odchodził na prawo, w ogóle i na lewo. I ja nie mówię, że tak ma nie być. Ale perspektywa prorocza jest płynna. Często, gęsto, naprawdę trzeba się nie bać wychylić na bok, żeby tam coś zobaczyć. I kiedyś wracał sobie z takiej misyjnej swojej podróży i sobie przysnął. I kiedy sobie przysnął, miał widzenie. I Bóg do niego mówi tak. Do niego tylko to powiedział. Zławcie to dobrze, zławcie to prorocze. Mówimy o strachu na przykład. Czas zmienić godło. Perspektywy proroczej. Z orła na sowę. On natychmiast się poderwał i powiedział tak. Precz diable. Precz diable w imieniu Jezusa. Wizja się skończyła, ale delikatny szept jest cały czas w nim. Pamiętasz, do czego cię powołałem? Powołałem cię 17 lat temu do ludzi wpływowych, do mędrców, do ludzi decydujących. Musisz zmienić w sobie godło z orła na sowę. Orzeł, gdzie lata? Wysoko. Ale sowa jest nocnym stworzeniem. Bóg chciał go wprowadzić w takie zakamarki. Wiecie, o co chodzi? Żeby widział głęboko. Wejdziesz w takie zakamarki, o jakich nie masz jeszcze pojęcia. Boisz się? Boję się. Boże, ale w ogóle sowa jest jakimś okultystycznym symbolem. Przestań, kto stworzył sowę? Kto stworzył sowę? Diabeł, diabeł to podróba. Wy, którzy jesteście wstawiennikami, osobami proroczymi, też dobrze to widzicie. Bądźcie elastyczni. Diabeł nic nie stworzył i Duch Święty do niego mówi: przyjmujesz to, zmieniasz to godło. I naraz jest, Bóg do niego mówi: baczność! I on wstał, mówi: tak jest.
Wiecie, o co chodzi? I rozpoczęła się jego potężna służba i jego przygoda wśród polityków i wśród rządzących. I przez jakiś okres czasu, do momentu, do kiedy był posłuszny, tak wywarł wpływ. I owy kościół, w którym ten prorok był, był podniesiony na wyżyny. Dlatego, że prorok nie był zesrany w majtki. I nie powiedział, boję się zmienić perspektywę z orła na dzika. Jak ci Bóg powie, że masz zmienić perspektywę, to zmień perspektywę. Bądź posłuszny, wystąp przeciwko wszelkiemu strachowi. Zobaczcie, Kościół jest z tym związany. Jest jakaś tam symbolika i tak dalej, ale my musimy być płynni w tym wszystkim. Płynni. I teraz prorok, który wytyczał kierunek, jak jest zesrany w majtki, to wiecie, co wytyczy? Kierunek na śmietnik. Tam potem Kościół podąży i będziemy utylizować puszki. Siedzieć, zgniatać przy tym wszystkim. Dobrze, to się może muzykę nawet z tego zrobimy. Jeden zgniecie puszkę, drugi karton, coś tam wyleci, obmyjemy się, oczyścimy się, ktoś się rozchoruje na tym syfilisku, będziemy się uzdrawiać. O, to są takie rzeczy. Ale on się nie bał, Bóg do niego powiedział, nie bój się, kto stworzył sowę. Diabeł, nie, ja. Nie bój się, nie nauczaj o tym, bo to nie jest dla nich, to jest dla ciebie. Ja nie mówię, że macie zmieniać jakieś tam symbole i w ogóle. Mówię do was proroczo, abyście się nie bali. Nie bój się wziąć odpowiedzialności. Nie bój się zajrzeć i zobaczyć, do czego jesteś powołany. Wiecie, wiecie, jaka to jest przygoda? To jest bardzo fascynująca przygoda. Od momentu poznania Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jest bardzo fascynująca przygoda w ogóle być z Bogiem, być z Nim blisko, wiedzieć, do czego jesteś powołany. Rozumiesz, zwrotki masz, słuchaj, w ogóle fajnie. Kiedy się czasy zmieniają, właśnie w tym czasie Bóg do tego właśnie proroka powiedział, czasy się zmieniają. Już nie zrobicie tego, co robiliście tymi narzędziami. Potrzebujecie zupełnie innego narzędzia. Zupełnie innego narzędzia. I on co przeżył? On przeżył zaskoczenie. Rozumiecie, o co chodzi? On przeżył zaskoczenie. Bał się. On się bardzo bał. Ponieważ bał się, w sobie się bał. Miał w sobie jeszcze jakiś w ogóle element, do którego diabeł mógł się w ogóle dotknąć. Wiecie, o co chodzi? Nie bójcie się. Wystąpcie w swoim życiu przeciwko wszelkiemu strachowi. To strach nie pozwala się prawidłowo odczytać. To strach nie pozwala wejść w ogóle w swoje powołanie. Strach jest jak takie w ogóle, jak nosisz okulary i jak będziesz miał zbite szkiełko, to w ogóle wszystko będziesz widział źle. To powoduje strach. W ogóle strach ma wielkie oczy. Maluje ci różne rzeczy. Wiesz, ale stracisz to. Tak, stracisz. Pytanie, czy jesteś gotowy na stratę. Jest na przykład ta dziewczyna, o której wam opowiadałem w czasie uwielbienia. Ona położyła wszystko na jedną kartę, rozpoznała siebie jako ewangelistka. Rozumiecie? Więc zginęła. Jaką śmiercią? Chwalebną, męczeńską. Zginęła męczeńską śmiercią. Dzisiaj Kościół się boi tego. Bo kiedy nie jesteś rozpoznany, nie zapłacisz żadnej ceny. Nie zapłacisz żadnej ceny. Będziesz się świetnie bawił. Dzisiaj się ludzie świetnie bawią. O, jestem ty. Ja mówię, no dobrze. Jestem ewangelistą. Kiedy ostatni raz byłeś na ulicy? W ogóle kiedy ewangelizowałeś ostatni raz? Nie mam czasu. Żona, dzieci, praca, matka, pies. Kota jeszcze zaraz bierzemy. Nie mam czasu. To nie jest twoje. To nie jest twoje, ponieważ do twojego jest przyporządkowane całe twoje życie. Pod twoje powołanie będzie przyporządkowane całe twoje życie. Całe twoje życie. Nie bój się. A może Bóg do ciebie dzisiaj mówi. Jesteś taką osobą, którą chcę posłać.
do najciemniejszych miejsc. Posyłam Cię tam, abyś rozjaśnił mrok. Zapłacisz cenę? Czy zapłacisz cenę? Bóg jest Bogiem zasad, ale nie jest Bogiem schematu. Musimy być w ogóle elastyczni. Powołania są różne, ponieważ my jesteśmy różni. Jak ja na przykład rozważam sobie, czemu często ludzie tak się ciągle jak gdyby jest napad na te 5 urzędów. W ogóle ja wiem dlaczego, w ogóle to jest jakaś opresja. To jest jakaś opresja w ogóle na urząd. Czemu? Jest mnóstwo innych cudownych rzeczy. Jeśli naprawdę tego nie widzisz nad swoim życiem i nie masz takiej zwrotki, to w ogóle przestań. Czym innym, jeśli jesteś w drodze, rozpoznałeś się, dajesz do przodu. Tylko spójrz, co właśnie zrobiłeś przez pewien okres czasu. Powiedzmy, 4 lata temu się jakoś nazwałeś. Co przez te 4 lata zrobiłeś? To jest tak z tą siłą. Zapisałam się, nie widzę efektów. 4 lata temu na kartce napisałem, że jestem tym, tym, tym i tym. Kurczę, nic nie zrobiłem. Czas zajrzeć do kartki. Albo ją porwać, ją wywalić do kosza, albo zacząć w tym kierunku po trosze podążać. Inaczej nie jest się szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwy będziesz wtedy, kiedy odegrasz własną rolę, kiedy wejdziesz w swoje powołanie. Boga, czym Boga uwielbiamy? Boga uwielbiamy powołaniem naszym, a nie naszą wiedzą o naszym powołaniu. Boga uwielbiamy działaniem, a nie informacją o naszym powołaniu. Izajasza 49:1-3. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu i uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył. Uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował i rzekł do mnie: jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. Czym uwielbisz Boga? Swoim powołaniem. Swoim powołaniem uwielbisz Boga. Bez narodzenia na nowo absolutnie nie można w ogóle, że tak powiem, odczytać w ogóle swojego powołania. Dopiero wtedy, kiedy jesteś narodzony na nowo, możesz odczytać swoje powołanie. Diabeł poprzez strach chce ciebie trzymać przed tronem diabła. Przez strach. Często ci będzie mówił naprawdę takie, wiesz, logiczne rzeczy, nie? Też to, co mówiliśmy na początku, że on jest tym, który bardzo długo jest w stanie wytrzymać. On jest w stanie długo wytrzymać i utrzymywać ciebie w strachu. Wiesz, on tak łatwo nie odpuszcza. Bo bardzo on chce, żebyś ty był uśpiony. Twoje uśpienie, że to chodzi, jest na jego korzyść. On nie chce, żebyś posiadał duchowy węch. Żebyś w ogóle patrzył na iluzję jak na iluzję, a na coś prawdziwego jak na coś prawdziwego. Rozprawienie ze strachem jest widoczne. Wiecie, że to jest widoczne, ponieważ kiedy człowiek rozprawia się ze strachem, wchodzi w swoje powołanie, a powołanie jest widoczne. Naprawdę. To jak pokuta jest bardzo widoczna. Często ludzie mówią: o, jestem po pokucie. Gdzie byłeś? Byłem na komorze, jestem po pokucie. Nie akceptujmy tego. To nie była pokuta. Bo pokuta jest odwróceniem się, pójściem w zupełnie innym kierunku. Kiedy rozprawiasz się ze strachem, decydujesz się, w ogóle zrealizuje swoje powołanie. Bo to aż strach się bać. Żeby nie zrealizować swojego powołania. Bo co powiesz Bogu? Nie będziesz aktywnie pracował nie w swoim powołaniu, a więc tak naprawdę nie będziesz realnie pracował na nagrodę. Bo ci się nie będzie chciało. Bo kiedy jesteś fałszywie odczytany, to ci się tego nie chce. Jest jakaś tam presja, coś trzeba, wszyscy coś muszą, coś trzeba, ble, ble, ble. A ja nie chcę. Zobacz, czy poznamy się Jezusa.
Słuchajcie, z iloma osobami ja w tym tygodniu w ogóle rozmawiałam, nie z naszego kościoła. Ile ludzi jest intelektualnie przekonanych do Jezusa, to ja w ogóle... To jest koniec. Ludzie nie znają Jezusa. Niektórzy nie znają Jezusa. Siedzą w pierwszych ławkach w kościele, a tam służą, są liderami. To jest szok. To jest po prostu szok. Oprócz strachu nie ma się czego bać. Nie bój się. Nie bój się. Ja mam takie wrażenie, że ja was widzę, że ja tak naprawdę mogłabym wszystkich poznać. Bo to są widoczne. Widoczne są uwarunkowania człowieka. No widoczne są, no. Piotr, no zobaczcie. Jak poleciał w tym freestylu? No poleciał! Kola też taki był. Nie wiem, czy jest, bo już się nie kumplujemy. Nie? Muzy się w ogóle włączało. Jakieś tam jedno słowo w ogóle. Słuchajcie, jak on się rozkręcił, to w ogóle prorokował do dzieciaków. Prorokował. Jak byliśmy na przykład w szkole, to było coś takiego, że siedzieliśmy, muza w ogóle była włączona, na początek jakieś tam, wiecie, słowo, coś tam, nie? I on potem łup, dzieciaki płakały. Prorokował w ogóle, miał słowo wiedzy. Wiecie, o co chodzi? O Piotra, jaki jest model. Co on odegra? No siebie musi odegrać. Czy przy okazji może być kelnerem u siebie w restauracji? Może. Może. Czy może być pomocą dla swojej żony? Może. Ale najważniejsze, żeby zrealizował swoje powołanie. Tak? Tym ubogaci Kościół. Tak? Zobaczcie, jaka... Nie trzeba tego ciągnąć. To nie jest na siłę. Co to jest? Naturalne. W to się wskakuje, tak? Jak w wodę. Bo to jest coś bardzo naturalnego. Ale jak coś nie jest naturalnego, to ludzie rzeźbią, nie? O, tam jak idzie po grudzie, wszyscy musimy go słuchać, on tam wychodzi i pierniczy w ogóle. To jak Halama kiedyś powiedział, miałem wujka, wujek miał obrazek i tam to. Potem coś tam głuty przyłomiał duże w ogóle i wiedziałem, że tak będzie. I tak ludzie w ogóle wychodzą i takie chodki, klocki w ogóle robię, nie wiem o co chodzi. Nie znam początku i końca. Wyjdę stąd sobie ciusiu, bo nic nie rozumiem. Specjalnie mówię w taki sposób, szyderczy. Bo diabeł też szydzi z ludzi, którzy weszli w nie swoje powołanie. A coś, co jest twoje, to jest twoje. Krystian cały czas siedzi, fali się po brzuchu. Bo co to? On w ogóle chce grać na perkusji. No będzie grał na perkusji, tylko trochę jeszcze musi to przegrać. Wiecie, o co chodzi? No będzie grał. Że nie jestem najarana, bo byłyśmy nadgarstek. Inaczej chodzi. Tylko możesz siebie zrealizować. Bóg nie powołał ani ciebie, ani mnie do średniactwa. Rozumiecie? Absolutnie. A kiedy nie będziesz w swoim powołaniu, to będziesz średniakiem. Będziesz marnie wykonywał zadanie. A przeklęty ten, kto niedbale wykonuje służbę pańską. Wiecie, o co chodzi? W ogóle to, wiecie, że to wielokrotnie ludzie się śmieją. My kiedyś byliśmy z Arturem, prowadziliśmy taką szkołę przebudzenia. No i Artur jak mówi, to mówi w taki sposób, wiecie, troszkę w kabarecie. No jak to Artur, nie? A ludzie się, w ogóle mówił, jak dla mnie, przykre rzeczy, które się naprawdę mogą skończyć źle, jak się pewnych rzeczy nie robi. A ludzie, ja mówię, a ja to w ogóle, my z mamą potem, to płakać trzeba. To trzeba płakać, a nie się śmiać. To nie jest jak gdyby taki styl po to, żeby się śmiać. Taki ma styl, taką ma stylówę. Ale nie po to, żeby z tego się śmiać. Bo on jest posłany do konkretnej grupy ludzi. Może, nie wiem, smutny. Siedzą smutni panowie i wchodzi Artur. Bo smutni panowie zmieniają swoje miny. To nie ma się z czego śmiać. Kiedy będziesz wykonywał swoją służbę niedbale, to niedobrze.
I nie powołał Cię Bóg na średniaka, ani Ciebie, ani mnie. Zostałeś umocniony Duchem Świętym, abyś wstąpił do szeregu jakich odważnych. Tylko swoje powołanie będziesz wykonywał odważnie. Tylko nic innego odważnie nie będziesz robił, bo będziesz się wstydził. A tak naprawdę jak siebie rozpoznasz, nie? Rozpoznajesz siebie na przykład, nie wiem, ja jestem cukiernikiem. To właśnie w ogóle robisz rzeczy. Nie boisz się, że ci ciasto nie urośnie. A nawet jak ci nie urośnie, to następnym razem znowu w ogóle, wiesz, kupujesz drożdże, ciasto, jaja, kręcisz w ogóle, nakładasz ręce, w ogóle ciasto musi urosnąć. I tak jest z każdą w ogóle rzeczą. No bo Magda się śmieje, bo buty sprzedaje. Handlara od... Magda handlara od zawsze. Magda handlara od zawsze. Wczoraj byliśmy u Piotrka i u Sylwii. Sylwia właśnie też opowiadała, że w ogóle zawsze na przykład handlowała. Sprzedawała truskawki. Potem Piotrek trochę coś tam zawijał, jakieś perfumy, a Sylwia tym handlowała. Wiecie, o co chodzi? To są... To jest coś! Nie bądźcie zażenowani, bo to jest w ogóle prorocze poselstwo, żeby się w ogóle zobaczyć. To jest prorocze poselstwo, żeby siebie w tym obejrzeć. Wiecie, o co chodzi? W tym się trzeba obejrzeć. Żeby głupot nie siać. I móc tym samym pogonić duchy głupoty, duchy zwodnicze. Ja się w ogóle modlę. Co to znaczy widzieć proroczo? To nie jest jakaś taka atmosfera, wiecie, teraz jestem taki prorok, chodzę w takich okularach i w masce, bo ja to wszystko dobrze czuję, dobrze widzę. To nie o to chodzi w ogóle. No widzieć między innymi proroczo, to w ogóle widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. Takimi, jakimi one są. Ja się modlę, żebyście tak widzieli. Ja się modlę, żeby właśnie perspektywa prorocza była dla was w ogóle jasna, klarowna, a nie taka, wiecie, jak będzie ktoś ugryzł. Strach trzyma cię przed tronem szatana. Jeśli przez długi okres czasu czegoś się bałeś i nie rozwaliłeś tego, to gwarantuję ci, że zbudowałeś kulturę strachu. Przyzwyczaiłeś się do niej i już nawet tego tak nie mówisz. Nie mówisz nawet tego, że to jest w ogóle kultura strachu, że to się potem zupełnie inaczej nazywa. Tego się tak nie... Wczoraj oglądaliśmy taki kabaret. Kiedyś to się mówiło inaczej. W ogóle kiedyś matka, jak robiła Murzynka, to się mówiło normalnie Murzynek. I taki kabaret w ogóle wyszydzający. Dzisiaj się zupełnie mówi inaczej. Dzisiaj w ogóle mówi się afro... Afroamerykanin, tak? A kiedyś się mówiło Murzyn, tak? Wiecie w ogóle, jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj naprawdę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy, aby perspektywa prorocza była bardzo dobrze zrozumiana, ponieważ żyjemy w tak głupich czasach, że to się w pale nie mieści. Dzisiaj idzie takie coś po ulicy i jest chude. Nie wiem, co to ma tu. Idzie to tak. Ja mówię do Artura, to się w razie wojny by nie obroniło. To w razie wojny się nie obroni. Ja bym to musiała na plecy zarzucić. Ja bym to musiała zarzucić na plecy. To się nie obroni. W takich żyjemy czasach. Wiecie, o co chodzi? Ja lubię fajnych facetów. Niech chodzą w rurkach. Mój facet też chodzi w rurkach. Chodźcie w rurkach. Ale dzisiaj jest tak popieprzone w ogóle wszystko i to coś przenosi się później gdzie? Do kościoła. Gdzie to się później wszystko znajdzie? W kościele. To się wszystko w kościele później znajdzie. To znaczy, że ten świat, w ogóle ten system, ten duch, który jest w powietrzu, jakkolwiek go tam zwał, przenika w ogóle umysły wierzących. Jest taki facet i on tak staje. Mariola. Widzicie, że ja w ogóle wiem, że ja też będę kabarety robiła. Bo to jest w ogóle moja rola. Viola, przynieś mi piwo. A Viola idzie i mu przynosi, tego męża ma. Wiecie, nawracają się później. Viola jest tym apostołem. I on tak stoi. Wiecie, o co chodzi? Apostoł, z apostoł. A Viola zapieprza jak cyganka. Pastor ma dużo roboty. Dużo duszpasterskich spotkań. Czemu? No
No bo on jest taki w ogóle, wiecie, nie wiadomo co to jest. Musimy z tego szydzić. Musimy to widzieć u siebie, szydzić czas diabła i brać w ogóle z ryi podstawowe w ogóle rzeczy. Bóg powołał cię po imieniu. Po imieniu cię powołał. A ty musisz wiedzieć, jak cię zawołał. Tego ci też nikt nie powie. Pójdę do pastora, on mi powie. Pół biedy, jak pójdziesz do mądrego człowieka. Bo wiecie, co zrobi mądry człowiek? Zaprowadzi cię na pastwisko. Ty mi powiedz. Często tak trzeba ludziom odpowiadać. Kim jestem? Ty mi powiedz, kim jesteś. Ty mi powiedz, kim jesteś. Ale ja nie wiem, nie czepiaj się. Jesteś pastorem, powinieneś mi powiedzieć. Ja nie jestem od tego, żeby ci powiedzieć, kim ty jesteś. Ty mi powiedz. Słuchaj, nie psuj mi też nerw. Ja mam jakąś swoją wytrzymałość emocjonalną. No weź mi powiedz. Jeśli dar ci dam, dam ci jakiś dar. Dar otwiera drogę, dam ci jakiś dar. Powiedz mi, kim jestem. No nie powiem ci. Nie powiem ci, bo wszystkim naplotkujesz w ogóle. Pójdziesz głupota gadasz. Śmieję się oczywiście. Ty musisz wiedzieć, do czego jesteś w ogóle powołany. I nie wolno się tego bać. Nie bój się. Wiecie, o zobaczcie, Magda sprzedaje buty i jest szczęśliwa. Bo tam, w tym sklepie, co może robić? Głosić Ewangelię. Komu tam głosi Ewangelię? Tym ludziom, którzy mieszkali gdzie? W Pruszkowie, którzy mieszkają w Pruszkowie. Ona tam może głosić im Ewangelię. Sylwia z Piotrkiem otwierają restaurację. Co tam będą robić? Mogą tam głosić Ewangelię, mogą tam robić, co im się żywnie podoba. Wczoraj gadaliśmy o tym, mogą tam zawiesić wielki telebim, tak, i puszczać w ogóle, jak są ludzie uzdrawiani. Albo na przykład przeobrażone miasta. Ale kto mi coś zrobi, jest moje. Ja w moim miejscu mogę robić, co tylko mi się żywnie podoba. Rozumiecie? Magda jest tam w tym sklepie w ogóle kierowniczką, może robić, co chce. Tutaj nie ma żadnego schematu. Ona się za księdza tam może przebrać i powie, dzisiaj zobacz, jaki jesteś błogosławiony. Kupujesz buty od księdza. Za połowę ceny. Ale wiesz, co ci powiem? Mam do ciebie takie pytanie. Czy zechciałbyś 30 minut dłużej zostać, ponieważ chciałabym ci opowiedzieć, jak spotkałem Jezusa? To są naprawdę bardzo proste rzeczy. Wtedy, kiedy jesteśmy rozpoznani, wtedy, kiedy się nie boimy, wtedy dopiero możemy uruchamiać tak zwaną świętą wyobraźnię. Wiecie, o co chodzi? A jak się człowiek nie, jak człowiek nie jest rozpoznany, jak jest zesrany w majtki, to nie można w ogóle uruchomić świętej wyobraźni, bo się ludzie wszystkiego boją, bo się boją. Wtedy też nie podejmiesz żadnego ryzyka, nie, bo się nie podejmuje ryzyka. No bo jak? Jak potem podjąć ryzyko? Więc wystąp przeciwko wszelkiemu strachowi. Częścią twojej nowej natury, i posłuchajcie, ja nie mówię żadnych nowych rzeczy, ja mówię rzeczy bardzo fundamentalne. Częścią twojej i mojej natury jest ryzyko. Rozumiecie? Jezus zaryzykował. Odszedł do Ojca, pozostawiając na ziemi 12 niezdecydowanych apostołów, nie wiedząc o tym, czy oni dalej pociągną sprawy Królestwa. Co zrobił? Zaryzykował. Zaryzykował, że jest Mesjaszem, wstał z martwych, a potem zaryzykował, odszedł do nieba i zostawił tutaj 12 apostołów. Musisz ryzykować, ponieważ to jest część twojej natury. A częścią natury diabła jest strach. I on będzie napędzał koniunkturę strachu w twoim życiu. Więc nie bój się. To strach się bać. To twoją i moją odpowiedzialnością jest wejście w Boże powołanie. To nie jest niczyja odpowiedzialność. Nie jest za to odpowiedzialny twój pastor, twój lider. Nie. Jest w Kościele służba słowa. Tak? Głosimy słowo. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przynosić wam dobre słowo. Stosowne do czasu. Wiecie, o co chodzi? Ale waszą odpowiedzialnością jest wejście w swoje powołanie. Nie możesz na nikogo zrzucić odpowiedzialności. Kwestia tego, jak jesteś nastrojony. Na jaką drogę nastawiłeś jakiego GPS-a. Jeśli nastawiłeś
na prostej drodze, a Jezus powiedział tak, ta droga jest prosta i głupi na niej nie spłonie. Ale jeżeli masz jechać prostą drogą betonową, a nastawiłeś na drogę terenową, to nie dziw się, że cię poprowadzi przez krzaki, przez bunkry, tam cię popędzi dzik, wpieprzysz się w bagno, diabeł ci urwie kawałek nogi. Wiesz, o co chodzi? Kwestia tego, jak nastawiłeś GPS-a. My kiedyś przez pół godziny nie mogliśmy wyjechać z Pruszkowa. Artur mówi do mnie, jak pojedziesz? Ja mówię, prosto. I cały czas nas prowadzi na chodnik. A ja w ogóle już kilka razy byłam tam u Basi. Ja w ogóle umiem z pewnych tam już dróg wyjechać. Mówię, no pod wiadukt nas zaprowadziło. Ja wiem, wjedź tam. Ja wiem, tam nie ma drogi. Tam drogi nie ma. Ja mówię, spójrz w GPS-a. Mówię, zobacz w GPS-a. Ty, droga rowerowa. Ja mówię, o, proszę bardzo. Pytanie, jak masz nastawionego GPS-a? Na co jesteś w ogóle nastrojony? Jeśli masz prawidłowo, jak gdyby nastawionego GPS-a, na siebie, powołanie imienne, tak? W łonie matki Bóg mnie ukształtował. Prawidłowo w ogóle widzę, rozprawiam się w ogóle z duchami zwodniczymi, nie wchodzę w tak zwane w ogóle te drzwi, gdzie jest tak zwana szybka winta. Nie daję się ludziom wkręcać. Na miarę swoich możliwości w ogóle jestem pomocą. Nie pozwalam, a będę teraz pomocą taką, że mi się chałupa wywali do góry nogami. Wiecie, o co chodzi? No nie, nie. Mam w ogóle prosto widzę. GPS cały czas pokazuje prosto, tu nie skręcaj w lewo. Rozumiecie? To w ogóle, to są bardzo w ogóle proste rzeczy. A więc twoją odpowiedzialnością jest wejście w powołanie. Niczyją inną. Niczyją inną. Musisz stawić czoła swoim lękom, jeśli chcesz poruszać się w wierze. Bóg nie ukaże ciebie za co? Za popełnione błędy. Na stronie mojej dodałam my też. Nie ukaże cię Bóg i nie ukażemy cię my. I jedynym sposobem na rozwój w swoim powołaniu jest ryzykowne działanie. Ryzykowne działanie. Bez tego, kochani, nie ma rozwoju. Ale nie ma ryzyka, jeśli jesteś nierozpoznany. Wiecie, o co chodzi? To w ogóle bardzo zależne w ogóle od siebie rzeczy. Tego wam życzę z całego serca. Ja nie jestem osobą, która potwierdza iluzyjne kierunki w życiu ludzi. Jeśli ktoś do mnie mówi, jestem tym i tym, to ja też nie mówię, że nie. Mówię, okej, za jakiś czas zobaczymy, jaka jest zwrotka. Wiecie, o co chodzi? Bo to w ogóle, to też nie o to chodzi. Ale życzę wam z całego serca, żebyście się prawidłowo odczytali, żebyście dojechali wszystkich swoich wrogów, zewnętrznych, wewnętrznych, porozprawiali się do końca ze swoimi kompleksami. Dzisiejsza modlitwa to jest tylko i wyłącznie modlitwa, ale ona nie załatwiła całego tematu, ponieważ niskie poczucie własnej wartości, ono zostawia po sobie co? Spustoszenie. Każdy demon, który w ogóle wychodzi z człowieka, zostawia po sobie spustoszenie. Jest z nami tutaj siostra, która wyrzekła się wróżbiarstwa i tak dalej. Żebyś teraz w prawidłowy sposób się rozwijała, potrzebujesz budować fundamenty w swoim życiu. Ponieważ diabeł, który opuścił twoje życie, zostawił ogromne spustoszenie. I zostając w tym miejscu, nie budując fundamentów w swoim życiu, będziesz totalnie źle widział. I z tym was zostawiam. Amen.